Pelikan Grabów zaskakuje nie tylko pozycją lidera w szóstej grupie wielkopolskiej klasy okręgowej, ale i świetnymi wynikami w rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski. Podopieczni Bartosza Sieronia pokonali bowiem kolejno Masowie Kraszewice, Olimpię Brzeziny, LKS II Gołuchów i Astry Krotoszyn. Do ćwierćfinału nie udało się awansować pozostałym reprezentantom naszego powiatu. Takie drużyny jak LZS Czajków, KS Rogaszyce czy Masowie Kraszewice odpadły już w pierwszej rundzie. LZS do Ruchów w trzeciej, a Zewka Kobyla Góra od razu jak przystąpiła do rywalizacji, czyli w czwartej. Pelikan w ćwierćfinale zmierzył się na własnym obiekcie z Białym Orłem Koźmin, rywalem z ligi. Mecz rozegrano w środę 23 września. Kibice, którzy przybyli na stadion, nie mogli narzekać na brak ciekawych akcji. W pierwszej odsłonie meczu zarysowała się przewaga gospodarzy. Już w siódmej minucie przed szansą na objęcie prowadzenia stanął Michał Domagalski, ale jego strzał z trudem, lecz skutecznie wybronił Mateusz Wronecki. 10 minut później, po podaniu ze skrzydła, Łukasz Miłek przestrzelił nad poprzeczką. Co nie udało się na początku spotkania, udało się w 40 minucie. Dawid Grzywacz celnie przymierzył pod poprzeczkę i biało-czerwoni schodzili na przerwę, prowadząc 1-0. Po zmianie stron gra przyjezdnych wyglądała lepiej i dość często stwarzali oni groźne akcje, zwłaszcza w dalszych fragmentach drugiej odsłony. Pelikan również nie pozostawał dłużny. W 75 minucie 100% okazji nie wykorzystał Sebastian Piechocki, który przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Chwilę po tym goście byli zmuszeni grać w osłabieniu. Na skutek drugiej żółtej kartki plac gry musiał opuścić Oskar Maciejewski. Zrobiło się nerwowo, zwłaszcza że Pelikan nie wykorzystał kolejnej sytuacji 1-1. Tym razem na 2-0 nie udało się podwyższyć Mateuszowi Maciaczykowi. Koniec końców, karnych nie było. Zwycięstwem 1-0 i awansem do półfinału Pucharu Polski Totolotek na szczeblu strefy kaliskiej mogła cieszyć się ekipa Bartosza Sieronia, choć i oni kończyli mecz w 10. Los zawodnika Białego Orła w doliczonym czasie podzielił Mikołaj Frączek. Następnym rywalem Pelikana będzie GKS Rychtal, który awansował bez potrzeby rozegrania meczu 1/4, gdyż Piast Czekanów oddał awans walkowerem. Czy Pelikan ma szansę zagrać w finale? Tak, oczywiście. Będzie blisko, jeśli wygramy półfinał tak naprawdę. Dopiero co skończyliśmy mecz ćwierćfinałowy z Białym Orłem tak naprawdę, gdzie rywale przedstawili znowu ciężkie warunki tak naprawdę. Gramy drugi mecz z nimi, bo już z nimi mieliśmy się okazję mierzyć. I to jest kolejny tak naprawdę ciężki mecz. Mecz tak naprawdę, gdzie trzeba dużo zdrowia zostawić. Zobaczymy, cieszymy się, jedziemy dalej. W dniu dzisiejszym się nie udało i w tym momencie możemy tylko i wyłącznie skupić się na lidze, tak? Wiadomo, szkoda tego ćwierćfinału. Nagrodą dla Pelikana za godne reprezentowanie miasta z pewnością jest nowy wygląd stadionu. W ostatnim czasie zbudowano nowe trybuny na solidnej podbudowie z kostki brukowej wraz z siedziskami, a także zakupiono dwie wiaty dla zawodników. Całkowity koszt renowacji wyniósł 118 tysięcy złotych, z czego 43 tysiące złotych pochodziły z budżetu miasta i gminy Grabów nad Prosną, a pozostała kwota została pozyskana od sponsorów przez zarząd LZS Pelikan Grabów z Pawłem Walczakiem na czele. Pelikan o finał strefy kaliskiej Pucharu Polski zawalczy już 30 września. Mecz z GKS-em Rychtal odbędzie się w Grabowie. Do półfinału awansował jeszcze Orzeł Mroczyń, który pokonał juniorów KKS Kalisz 3-0 i GKS Grębanin, który wygrał z Pogonią Trębaczów 1-0.